Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich pasjonatów muzyki, pasjonatów klarnetu. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od muzyki. Pierwszym przykładem będzie listopadowy wiatr. Wyobraźmy sobie jastarnię, listopad, puste plaże, wiatr hulający w koło i my słuchający tego wiatru. Zapraszam na pierwszy utwór. Utwór, który usłyszeliśmy, jest przyczynkiem do naszego spotkania. W każdym odcinku będą się pojawiały utwory, które będą ilustrowały poszczególne techniki klarnetowe. Przed chwilą usłyszeliśmy frullato. Frullato jest jedną z pierwszych technik klarnetowych, które były upowszechnione i które weszły do repertuaru klarnetowego i do sposobu wykonań klarnetowych. Pierwszy raz w orkiestrze i w partyturze orkiestrowej pojawiły się w poemacie Don Kichot Richarda Straussa. To był 1897 rok, XIX wiek. W związku z tym na tym przykładzie wiemy, że te techniki są współczesne często tylko z nazwy, bo wiele, wiele lat już, wiele dziesięcioleci są używane w naszym klarnetowym życiu. To, co mnie skłoniło do zainicjowania pracy nad upowszechnianiem tych technik wśród młodych wykonawców jest fakt, że wiele, wiele lat temu, gdy zaczynałem pracę nad współczesnymi technikami klarnetowymi, poznawanie ich, byłem już tak naprawdę ukształtowanym w pewnym sensie klarnecistą. Już wiele utworów współczesnych grałem i pojawiły się te techniki, gdzie ja nie byłem przygotowany do tego, żeby je wykonywać. Nie było materiałów u nas w kraju dotyczących tych technik. I od razu one zaczęły się z wysokiego C, tak zwanego tenorowego, ponieważ pamiętam, że początki to była na przykład sonata Denisowa. Jak grać sonatę solową Denisowa, jak pierwszą część wykonać, w której są jakieś glisy, ćwierćtony i to były takie momenty zmagań, ale na pewno twórczych zmagań w tamtym czasie. Mam przekonanie, że wykonując utwory współczesne, możemy nasze klarnetowe techniki stosować w sposób bardziej naturalny niż robiłem to wiele, wiele lat temu, tak jak mówiłem, zaczynając pracę nad nimi. Technika gry, oddech, zadęcie przy frullato na przykład może być stosowane i powinno być stosowane w naturalny sposób, czyli próbuję wychodzić od bardzo naturalnego i swobodnego oddechu, prawidłowo ustawionego zadęcia, prawidłowo trzymanego instrumentu i wprowadzając powietrze w taki właśnie sposób wydobywać poszczególne techniki klarnetowe, które w naszym cyklu będą też dawały nam szansę na większą swobodę, na większy luz w grze, tak? Większą taką też naszą wszechstronność, która jest niezbędna w wykonywaniu muzyki różnych stylów. To, co usłyszeliśmy przed chwilą w utworze pod tytułem wiatr listopadowy w jastarni, to jest pewien przykład wykorzystania techniki klarnetowej frullata w sposób bardzo przystępny. To jest możliwe do wykonania przez osoby, przez dzieci, przez młodzież już w pierwszych latach gry na instrumencie. Tak jak jest tutaj w naszym cyklu to pokazane,
to jest testowane na dzieciach. Testowane na młodzieży, testowane na młodych klarnecistach. I oni byli w stanie wykonać te techniki w bardzo dobry sposób, na dobrym poziomie, mimo że nigdy nie mieli z tym do czynienia. Punktem wyjścia jest naturalna gra. Naturalna gra, która jest w kilku pierwszych odcinkach doktora klarnecika, które były dwa lata temu chyba umieszczone w internecie. One są bazą do tego, co my tutaj robić będziemy na tym poziomie współczesnych technik klarnetowych. I teraz wyobraźmy sobie, że punktem wyjścia będzie normalnie, naturalnie, prawidłowo zagrany dźwięk. I później dodana technika frulata, ćwierkanie, brzęczenie z włoska frulare lub nawet zmiksowanie, co się może kojarzyć nam także z głosem miksera w jakiś sposób, prawda? Bo jest troszkę podobny do tego odgłosu, który słyszymy czasem w kuchni w przygotowaniach naszych ciast na przykład, tak? W związku z tym wychodzimy od tego frulare, frulato, flatterzunge po niemiecku i ten odgłos fr, który może się tam też z lotem ptaka, który robi frr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 
języka. Czyli tak jak ptak, ruszając do lotu, robi, wzbijając się do lotu, robi frrrr i unosi się na powietrzu, tak samo praca języka przy frulato będzie się opierała na powietrzu. Czyli zaczynam jeszcze raz, jakiś inny dźwięk teraz zagramy sobie, zaczynam od postawionego stabilnie, oddechowo i zadęciowo dźwięku klarnetowego i potem z niego ruszam w frrrr, wypowiadając taką zgłoskę właśnie. Frrrr, gdy język pracuje z przodu, bardzo blisko stroika i daje nam taką wibrację, takie brzęczenie. Spróbujmy jeszcze raz. Ważna jest przy tym intensywność dmuchania. To, do czego zachęcamy jako nauczyciele młodych wykonawców, żeby dmuchać w instrument, żeby powietrze przechodziło przez instrument, żeby było wprowadzane do instrumentu i wyprowadzane czarą głosową do słuchacza w postaci dźwięku później, prawda? To jest podstawowy element, na którego zachęcam i ruszenie z pracą języka i z naszymi współczesnymi technikami, które właśnie omawiamy w tym cyklu, jest uzależnione od naszego podania powietrza. Czyli jeszcze raz. Nabieram powietrze, tak jak w Doktorze Klarneciku w pierwszych odcinkach omawialiśmy. Jest to instrument na wiatr. Wprowadzamy najpierw siebie, zaopatrzamy w ten wiatr, uruchamiając mięśnie oddechowe, wdechowe. Podajemy, uruchamiając przez uruchomienie toru brzusznego, czyli mięśni wydechowych, podajemy do instrumentu powietrze i później na tym powietrzu, jak ptak, wznosi się nasze frulato przy intensywności dmuchania, która jest podstawą. Jeszcze raz ćwiczymy. Teraz zagram sobie dźwięk D. Tego nie było. Pierwsza technika została zapowiedziana. To wszystko zależy od naszych ćwiczeń, więc zachęcam do ćwiczeń, do prób podejmowania tego wysiłku pod opieką pedagoga, ale zawsze, tak jak mówię, początkiem będzie prawidłowy oddech, prawidłowe podanie powietrza, prawidłowe zadęcie. We frulato mamy taką tendencję, że dźwięki lubią obniżać nieco intonację przy graniu, prawda? Jest to naturalne, należy się zaopiekować tym dźwiękiem, żeby intonacja nie opadała zbytnio i wtedy
frulato będzie nam wychodziło. Oczywiście mamy taką trudność w przypadku, gdy problemy logopedyczne się pojawiają u nas. Więc gdy wykonawca ma trudności z wypowiedzeniem r, jest to, gdy ma tak zwane francuskie r, mówiąc potocznie, gdy jest ono głęboko gdzieś w gardle, w aparacie mowy umiejscowione, będzie to utrudnienie, jeśli chodzi o granie frulato w tej wersji, bo są jeszcze inne wersje frulata, które uruchamiają języczek podniebienny lub tylną ścianę podniebienia, gardło, i wtedy rodzaj podobnego dźwięku możemy wydobyć, ale dzisiaj nie chciałem go omawiać, ponieważ jest to troszkę bardziej skomplikowany efekt dźwiękowy, mający bardzo podobne brzmienie do takiego klasycznego frulato stosowanego przez użycie języka w przedniej części, blisko stroika. Zachęcam do ćwiczeń. Co to ćwiczenie daje też? Co testy, o których wspominałem, wykazały? Testy wykazały między innymi to, że jeżeli jesteśmy gotowi do wprowadzenia pracy języka w taki sposób i podamy powietrze odpowiednio, intensywnie, podobnie nam się otwiera dopływ powietrza do instrumentu, czyli otwieramy grę, otwieramy brzmienie. Jest to droga, która i technika, która pomaga nam rozszerzyć sposób jeszcze podania powietrza i uplastycznić całe podawanie powietrza do instrumentu. Tak jak mówię, trzymamy zadęcie, pilnujemy oddechu, a jeszcze elementy tutaj gardła, krtani zaczynają się otwierać, zaczynają być bardziej swobodne, bardziej elastyczne. Gdy będziemy ściśnięci, możemy sobie zrobić taki eksperyment, spróbuję tak zagrać, bardziej ściśnięty tutaj, tak, w ten sposób, słychać to, jak mówię teraz. Wyżej to jest wszystko, jest troszeczkę ściśnięty bardziej. Gram dźwięk C na przykład. Nie chcę powietrze przejść, a tym bardziej nie chcę powietrze przejść i nie chcę uruchomić tego języka, ponieważ język w naszym postępowaniu klarnetowym jest uzależniony od powietrza. Jeżeli będzie odpowiednie ciśnienie powietrza, odpowiednie podanie powietrza, odpowiednia prędkość powietrza, język zagra frulato i zagra też, będzie chciał inne rodzaje artykulacji wydać siebie, tak? Zaproponować będzie można inne rodzaje artykulacji. Dobrze, cieszę się, że mogliśmy to omówić. Jest to oczywiście przyczynek do dyskusji, jest to początek drogi, ale utwór, który słyszeliśmy, jest właśnie próbą ilustracji tej techniki, która i wykorzystania tej techniki, która często jest kojarzona tylko z muzyką współczesną i tylko z utworami bardzo nowoczesnymi. Bardzo nowoczesnymi, które wymagają niesamowitych możliwości, umiejętności praktycznych wykonawcy. A my tu jesteśmy w stanie utwór, który jest także do słuchania, także takim drobiażdżkiem muzycznym, możemy go zaprezentować i możemy go zaprezentować już na pierwszych latach edukacji, które mogą też dać nam radość też skorzystania ze współczesnych technik klarnetowych, ale w taki przystępny i pogodny sposób, mimo że jest to utwór pod tytułem Listopadowy wiatr. Usłyszymy go jeszcze na zakończenie naszego odcinka, ale już tylko w formie dźwiękowej. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejny odcinek.